Cześć, tu Ernest. Fortnite nareszcie dał nam oficjalnie znać, kiedy rozpocznie się nowy sezon. Do tego poznaliśmy kilka bardzo ważnych szczegółów co do przyszłych aktualizacji, ale po kolei. Dzisiaj o 16:00 Epic Games wstawiło takiego oto posta. Nowa data premiery sezonu drugiego w rozdziale drugim. Na samym początku można wyczytać, że w pierwszym sezonie będzie jeszcze jedna, duża aktualizacja, ale na początku lutego, co oznacza, że w następnym tygodniu będzie co najwyżej aktualizacja zawartości, czyli taka mniejsza. Jeśli chodzi o start drugiego sezonu, to finalnie został przeniesiony na 20 lutego. Tak, dzisiaj mija 101 dzień pierwszego sezonu, a drugi rozpocznie się dopiero za 4 tygodnie. Zobaczcie, co ekipa z Fortnite napisała w tym poście. Sezon drugi w rozdziale drugim będzie zawierać z wieloma... Jest to malutka zapowiedź czegoś. Niestety zakryto tą dokładnie część tego posta. No cóż, jest czego się spodziewać, ale co to może być? Wydaje mi się, że odpowiedź na to jest kilka linijek wyżej, przynajmniej częściowa. Posłuchajcie, w następnej aktualizacji Fortnite przeniesie się na silnik fizyki Chaos, wchodzący w skład Unreal Engine. Dla tych, co nie wiedzą, Chaos, albo po polsku Chaos, to nowość przygotowana przez twórców silnika, na którym działa Fortnite. Chaos to bardzo wydajny system fizyki i zniszczeń otoczenia. Co ciekawe, ten system został ujawniony w okolicach połowy 2019 roku. Z tego, co można zobaczyć na oficjalnej prezentacji tego systemu, to Epic Games postanowiło przenieść ich fizykę na następny poziom. Coś pięknego. Zobaczcie sami, jak wszystko się kruszy i wydaje satysfakcjonujące dźwięki. A wracając do posta o Fortnite, twórcy gry planują zaimplementować ten system do świata Fortnite, ale na początku będą przeprowadzane testy w małej grupie osób. Nie wiemy jeszcze, kto będzie miał przyjemność ten system testować, ale mam nadzieję, że między innymi ja. Dobry system zniszczeń jest dla mnie mile widziany w każdej grze. Wyobraźcie sobie, że po zniszczeniu ceglanej ściany w Fortnite wszystkie pojedyncze cegiełki się rozlatują. Albo ściany, które zamiast gibać się po uderzeniu, rozlatują się na części co każde uderzenie. Mniam. Może trochę przesadzam, ale chyba przyznacie, że to, co teraz widzicie, wygląda nieźle. W tle teraz leci krótka animacja, ale uwaga, to nie jest oficjalna animacja. Tak czy siak, jest bardzo ładna i pasuje do tematu. Nie mogę się doczekać tego, co twórcy gry dla nas przygotują. Na początku chciał, aby Fortnite działało jak Fortnite teraz. Zaznaczyli, że początek może być wyboisty. Poza tym, jeszcze przed końcem obecnego sezonu w grze znajdą się dodatkowe wyzwania do grywki i nowe dwutygodniowe wydarzenie. Wyzwania do grywki były do przewidzenia, ale dwutygodniowe wydarzenie to już może być coś bardzo ciekawego. Tym bardziej, jeśli na tym evencie twórcy gry wykorzystają system zniszczeń. Jestem ciekaw, co takiego ulepią na koniec tego sezonu. Na ekranach wczytywania w sumie za wiele się nie działo, a do tego ten event ma trwać aż 2 tygodnie. Pozostało nam tylko czekać do, uwaga, początku lutego. To oznacza, że w następnym tygodniu nie będzie tej dużej aktualizacji. Wejdzie ona do gry dopiero we wtorek lub środę. W lutym. Mi się wydaje, że w środę. 5 lutego. Już wam mówię dlaczego. Warto o tym wiedzieć, bo Fortnite potencjalnie zdradziło nam nową współpracę. Wydawnictwo filmowe Warner Bros. Na swoim Twitterze udostępniło krótkiego gifa, wyrażając przy tym to, że nie mogą się już doczekać premiery nowego filmu pod tytułem Ptaki Nocy. Główną bohaterką tego filmu jest Harley Quinn. Fani DC na pewno ją znają, a ci co nie, to no, wygląda ona następująco. Ma ona kilka obiorów, ale mój ulubiony to ten z filmu Suicide Squad. Teraz uwaga, Fortnite ze swojego oficjalnego Twittera odpowiedział na ten post, pisząc: do zobaczenia wkrótce, Harley. Film, o którym wam przed chwilą wspomniałem, będzie miał premierę 5 lutego. Już chyba sami widzicie, o co tutaj biega. Myślę, że to jest solidny dowód na to, że Harley Quinn i może kilka innych bohaterów z filmu Ptaki Nocy zawita do świata Fortnite. Koniecznie dajcie znać, czy kupilibyście ją, gdyby weszła do sklepu. Ja na pewno tak. Może się też okazać, że ten dwutygodniowy event będzie powiązany z tą współpracą i przez 2 tygodnie do zrobienia będą wyzwania pełne darmowych nagród o tematyce tego filmu. Zobaczymy. Może się też okazać, że w ogóle tej współpracy nie będzie. Trzymam kciuki za to, że będzie. Fortnite już raz połączyło swoje siły z Warner Bros., gdy Batman wszedł do gry. A przy okazji Batman też jest z DC. Oto kilka bardzo fajnych konceptów tego, jak Harley Quinn mogłaby wyglądać jako skin w Fortnite.
I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.